I cześć, maczki z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Wizard with a Gun. W ostatnim odcinku, no, trochę poszło nam, dlatego że, no, trochę porobiliśmy tam, pokonaliśmy bossa, no i tak naprawdę odblokowaliśmy nowy biom, tylko że jest taki problem, że on się nadal respi w takich miejscach, więc musimy najpierw przejść nieco i to jest trochę denerwujące przechodzenie. Ale jak sami widzicie, już od dawna się przyzwyczaiłem do tego. Tylko muszę sobie... Fajnie, że postawiać w takim miejscu swoją bazę, że nie mogę przejść. Dobra. Teraz sobie kupiłem lepsze pociski, więc jak sami widzicie, one... No, dużą różnicę. To jest tylko 11 damage, ale czuć nieco jak się przychodzi przez to. Ok, więc jesteśmy już na biomie. To, co musimy w głównej mierze, no, porobić, no to oczywiście pozbieramy sobie. Musimy znaleźć sobie sojusznika. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku znaleźliśmy sobie takiego, no, takiego robocika, który tutaj łazi normalnie. I on jest naprawdę dobrym sojusznikiem. Jeżeli chodzi o naszych przeciwników, tutaj mamy dużo beczek, ale to jest segment, w którym nie powinniśmy pójść, bo tam dosłownie nic nie mamy. Okej. Okay. Trochę się zgubiłem. Dobra, ale tutaj jak przejdziemy, powinniśmy poszukać dalej. Więc szukamy tego oczywiście, no, do naszego sojusznika, bo potrzebujemy. Pytanie, czy to jest nowy kod, czy to nie, to jest stary kod. Okej. To jest ważne, dlatego że mamy tylko jednego gościa do zeskanowania, żeby wykończyć misję. Ale tutaj pokazuje, że chaos is rising. To nigdy nie jest ciekawe. Dobra, mamy mapę. Dobra, to jest... Jest ważne. Okej, okay. Mamy sojusznika, więc tak. Patrzymy najpierw, czy nie ma ich więcej. Jak nie ma ich więcej, to zaczynamy. Okej. Okay. No, po co się teraz inwestować w te pociski, ponieważ naprawdę one mogą nieco nam pomóc. Okej, okay. I pokazuje nam... O, zepsuty portal, to jest ważne. Dobra, ale pierwsze co... To najpierw niech nas przestanie, a teraz BUM! Zaczynamy! Pytanie jest, dlaczego to zrobiłeś? Okej, okay, dzięki. Tylko jest taki problem, że trochę podpaliliśmy to. Dobra, musimy już zająć się tym. Chodź, mój tymczasowy magierze. Okej. Okay. Okej, okay, widzę, że tutaj się pojawiły kolejne. Dobra. Mój pomagierz... O! Zniszczyłeś to oko. No to oko, mówię, ono jest po prostu później mega easy, tylko wcześniej było takie trochę wyboostowane. Okej, okay, więc jak tutaj mamy... Mamy pokazane, gdzie jest portal, tylko że tutaj pokazało nam, że jakby coś się zrespiło. Czasami widać to, gdzie się respi. Okay, w takim razie przechodzimy. No, chyba nigdy nie znajdziemy sobie antidotum na tym truciznę, więc... Okay. Więc tak, tutaj widzę, że... Podoba mi się, że jak to go zaatakuje, to wtedy uderza w niego. Okej, okay, więc się zajmijmy tym. To tak naprawdę nic nam nie daje, ale to jest wielka bulwa, która nam blokuje przejście. Okej, okay, więc tak, po pierwsze musimy sobie znaleźć przeciwnika, który ostatnio zginął nam, ale... To jest najlepsze, że żaba go zabiła, a my tak naprawdę nic nie mogliśmy. Ale tutaj chyba jest jakiś nowy sojusznik, bo to nie jest to, co mi się wydawało wcześniej, że to jest ten. No bo w sumie no ikonkę miał i to pamiętałem. Okej, okay, ale tutaj możemy sobie wybadać, tylko najpierw sobie to ogarniemy tego. Dobra, 5 minut to jeszcze wszystko easy. O tak, pan... nie powiem kto, ale... I dziad. Dobra, więc mamy tutaj mnóstwo rzeczy. Naprawdę, nie powiem, ten świat trochę nam daje dekoracji, tylko że my żadnych nie wykorzystujemy, bo ja nie jestem tutaj, żeby tutaj dekorować. Może gdybym grał online, to by było, to mi proponował, ale w sumie ja bym nie dostał, no, nie miałbym czasu na to.
a on jest taki narwańcem, że on by wszystko zrobił i tak naprawdę bym tylko słuchał, że a tutaj można, a tutaj można, a tutaj można. Nie, tak, tak się nie da. Więc co najwyżej trzeba by było poszukać innej gry, gdzie tam pierwsze bym właśnie mógł tak zrobić, ale no największym minusem jest czas, że po prostu nie ma czasu. Weekendy naprawdę zajęte, a w tygodniu to ja po prostu no, w Warszawie jestem, więc jestem poza studiem. Wydaje mi się, że mamy ten poszum brewing, tylko że tak naprawdę... Okej. Co? O, to jest wszystko. Trochę podpaliłem mu domu. No to może przychodzić przez podłogę, bo jak sami widzicie, to się zamienia w węgiel. Okej, więc pogadajmy. O! Dobra, widzę, że on... Jak mu coś dajemy, to on po prostu to później to zamienia. Dobra, czyli warto pamiętać, co tutaj zrobić. To mieliśmy przez pewien czas. To nigdy nie mieliśmy i to też mieliśmy przez pewien czas. Nie wiem, dlaczego mamy... A, zapewne będzie zimowy biom, który nie na tym polega. No, w sumie nawet nie obchodzi mnie, co tam mówi. Dobra, czy to jest jakoś połączone? W sumie niby jest. To jest jakby taka arena. Akurat pochodzi nam pod to. To jest więcej tych domków. O, to jest jakiś... jakiś jeden z tych gości, co pamiętacie, że mieliśmy strzelca. Może strzelca, no gościa, który tam nam robił tych. Co my zabraliśmy, że... O Jezu, co ty jesteś? Co my zabraliśmy, że możemy sobie tutaj pobudować? Z Vita. Mamy z drewna. No w sumie możemy wykorzystać. Okej, okay, spróbujemy najpierw go zeskanować. On nas nie widział. A teraz atakujemy. Boom! Nie powiem, trochę easy. Au! To było, nie powiem, trochę zaskakujące. Ej, on jest easy. Oprócz tego, że nam podłoga trochę się podpaliła, to on przez większość czasu gonił żaby. O, jest ta rzecz. Oj, tutaj też coś zginęło. Okej, okay, czyli oni nie lubią żab, ale z drugiej strony oni są mega easy i giną od żab. Okej, okay, tutaj są jakieś rzeczy. Czyli taka niby mała farma, a my zabiliśmy rolników. Trochę smutne. Dobra, ale chodzi o to, że musimy szybko pójść pod drugiego. Drugi będzie, jeżeli pójdziemy tędy, więc nie jest jakiś większy problem. Ale wpadliśmy w bagno. Podoba mi się, że wiecie, że rozumiecie, o co mi chodzi. Okej, okay, ale pisze tutaj, że jest połączenie lądowe. Które jest, tylko że my oczywiście jak głupi poszliśmy w złą stronę. Dobra. Jest więcej tych gości. Tutaj jest obozowisko. O, ty. Nie popychaj mnie! O. Żaba go załatwiła. No zbytnio nie obchodzi żaba, ale tutaj jest... żaba? Mega żaba. Zapewne ma żaba, która mutuje inne żaby. Ale chodzi o to, że ja chcę tutaj ją zeskanować. Może być nieco problemu, ale ją chyba zeskanowaliśmy. Tak, bo się tutaj nic nie pisze. Dobra, nas nie widzi ta żaba. Więc jest dobrze, ale nasz sojusznik umarł, ale... Bum. To jest naprawdę broken, nie powiem. Tam pisało, że on z częścią życia zostaje, a tutaj całe życie mu wraca. Okej.
Wow, na... ej, nie powiem, strzelba. Ten kombos jest naprawdę mocny. Okej. Dobra, ale jest taki problem, że nam czas się kończy. Więc będziemy musieli uciekać, ale na pewno będą silniejsi przeciwnicy. Więc innym razem sobie pójdziemy tutaj. I tak zdobyliśmy dwa. Mieliśmy zdobyć trzy, więc to nie jest jakiś problem. Więc powinniśmy się skierować po stronę zepsutego portalu. Co najwyżej, jeżeli coś nas złapie, no to wtedy zacokujemy, będzie więcej punktów. Jesteśmy już przy portalu, super. Może... o, tutaj... co to jest? Oprócz tego, że strzela w nas to. Możemy wykorzystać jakoś? Dobra, strzelaj w to. Nie, chyba to nie jest, że możemy to wykorzystać. Dobra, to będzie oczywiście nas strzelać, ale jesteśmy na niezniszczalnej powierzchni. Dosłownie dookoła nas jest niezniszczalna powierzchnia. To jest tylko zniszczalne, a to nie. Dobra, ale... no 50 to... 50 to prawie nic. Okej, okay, wracamy. Nie chciało mi się już na nim czekać. Dobra, więc nam się udało. Mamy tutaj... o, do otwarcia tego. I mamy oczywiście, możemy sobie to wziąć... nie, to nie, nie... dobra, czyli to jest do zniszczenia. Znaczy, zazwyczaj to jest, możemy dekonstrukt zrobić. I dzięki temu zdobywamy wszystkie zasoby. Więc... to jest fajne. Wiedzę, że są tak naprawdę chyba dwa portale tam, więc to trzeba by było sobie ogarnąć. I pytanie jest, co tutaj jest napisane? Lore. No niestety gra posiada takiego lora, który dosłownie nikogo nie obchodzi. Wszystkich obchodzi oczywiście strzelanie. Więc tak, najpierw sprawdzimy, co zdobyliśmy. Zdobyliśmy dużo dekoracji takich, których mało co obchodzi nas. Ja mówię, dekoracje mnie w ogóle nie obchodzą. I zdobyliśmy dużo danych, więc pytanie jest, co takiego ciekawego. Więc tak. Rozpadająca się żaba. Fell Ankle. Tak, bo więc to, wiecie, to jest takie nawiązanie do tego, jak to się nazywa. Cthulhu. No właśnie. Ale tutaj jest jakiś Fell Swamp. Też jakieś okulcyści, którzy wyglądają jak Niemcy. I coś tutaj jeszcze, no i oczywiście te wszystkie rzeczy. Teleskop. Podoba mi się, że to jest spoko. Ma fajną oprawę graficzną, nie powiem. No coś jeszcze jest? Maścieros. Stołek mały. Tak, mieli przewrócić stołek. A, takie żarciki sobie teraz robimy. Wow. 20 girsów? Wow, nice. Żarciki sobie na studiach robimy z tego. Okej, okay, w takim razie wkładam to z powrotem. I nie powiem. Strzelba! Co to jest? Powiem wam szczerze, nic ciekawego, dlatego ją przemieniam na swoją. Okej, okay, więc tak. Pierwsze to są te pociski. Pytanie jest, co tutaj jest, tak, więc tutaj sobie damy to, tylko oczywistością jest, że muszę sobie wziąć te oczy. Sobie wezmę to też. Dwarf, mam 700, nice. Raz mi się udało przy jednym ranie 700 zrobić. Ok, więc tak, pytanie jest takie, czy... and apply Napalm Powder Status Effect. To wiecie, to niektóre są tylko do wybranych, więc... pytanie jest takie, czy... nie, homing jest zepsuty w tej grze. To bym sobie wziął. Co to jest? Increase the area of spell, ale... o, tutaj jest. Spell power speed minus 50% over time. Nawet dobre, powiem, ale tutaj chodzi mi o to, żeby to zdobyć i... a, źle zrobiłem. Chociaż nie, chyba...
Dobra, zostaje. Okej, więc tak, mamy już lepszy karabin. No już nie mamy strzelby, tylko karabin. No znaczy się w sumie, no to jest w sumie... Nie, tam to też był zupełny karabin. Więc to możemy sobie wywalić do tej maszyny. Dosłownie wywalam tutaj broń, bo gdzie indziej. Tak naprawdę ta animacja trochę nie zawsze straszy, że tutaj, o, ma się los, że coś mi się zmieniło, ale takie, nie, jednak nic. Dobra, więc może sobie lepsze pociski zrobimy tutaj, to chodzi o to, że mamy, o, ten, on robi nam, więc weźmiemy sobie kilka, ale nie są jakieś takie mega drogie, więc sobie wrzućmy do skrzynki, żeby już tutaj było 20, wow, to jest 5, naraz się robi, dobra. I w takim razie sobie zmieńmy. Tutaj tak. Już 300 pocisków sobie poróbmy. I w sumie to na razie tyle z tego, więc możemy sobie pójść na kolejną wyprawę. Tylko sobie zrobimy roll of time. I sobie jeszcze wbuduję tą skrzynkę. Bo dosłownie mówię, to ja sobie to porobię po nagraniu, to wszystkie ogarnianie tego, bo teraz to mi się nie opłaca. Tutaj mam w sumie sobie zmienił na to. Więc szybko przechodzimy i szukamy kolejnej rzeczy. Więc tak, po pierwsze no mamy tego pierwszego bossa. Mamy tutaj tego. Ale trzeba też znaleźć tego robota, więc... Trzeba poszukać. Pytanie jest takie, czy jakbym wziął sobie, no wiecie, tutaj jednego z minibossów, czy byłoby lepsze? Chyba nie. Okej, okay, mamy tutaj już, więc tak, lead scrap to nie są jakieś drogie rzeczy, nie powiem. To sobie możemy porobić za innym razem. Więc w takim razie idziemy i musimy sobie ogarnąć. Zgaduję, że jak będzie zimowy biom, nawet ten gościu to nic nie powinno na razie zrobić nam. Jak będzie zimowy biom, to tam zapewne koło ognisk będziemy chodzić. Okej, okay, tutaj są te. Im bardziej jest bagno, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Okej, okay, coś tutaj jest. A zmieniła się muzyka, to znaczy, że w ogóle już jesteśmy. Więc tylko zamieniłem pistolet na ten mój i strzelam. Ten już nie pokazuje tego, a nie chce się znaleźć, jak on strzela. A, już jesteś ze mną? Ok, w takim razie zajmijmy się tym. Mam lepszą strzelbę, więc zobaczymy, czy to w ogóle coś lepszego da. Trochę jednak dało. Okej, okay, przeładujmy. I tak nic nam to nie zrobi przez dłuższy czas. Fajnie się strzelby strzela, chociaż trochę jest, że tak powiem, trochę cooldown jest zauważalny. Okej. Okej, okay, dobra, widzę naszą czarodziejkę, więc musimy do niej podejść i to ogarnąć. Jak ona się nazywa, bo przed chwilą było jej imię. Nice. Daje nam to, tylko że ciekawe, czy to oznacza, czy coś będzie teraz takiego, że ona co chwilę będzie nam to dawała. Mamy dwie potionki, to jest fajne. O, jest tam mapa, dobra, więc pójdźmy do mapy. A pokazuje nam, że możemy coś z nią pogadać, to w sumie to będziemy porobić. Nie wiem, po prostu mieliśmy z nim pogadać, że samotna jest. Ok, więc sobie poszukajmy kolejnej rzeczy. O. Naprawdę nie jest jakiś mega wymagający. O, trochę nas, nie powiem, to było dziwne. Dobra, w takim razie to będę robił, będę kończył, nie wiem, czy wyrobię się na czas.
Pytanie jest takie, czy... Nie, możemy pójść dookoła. Tylko nie mamy rzeczy do tego gościa. A baknął. Au. Dobra, trochę przyjdziemy tutaj. To zbytnio nie obchodzi, a nasz sojusznik zawsze możemy go dosłownie uleczyć, więc... Au. Trzeba. Ale oberwała. No tutaj mam bagno. Żaby się zachowują trochę jak te koty, tylko wydaje mi się, że są wolniejsze. Idziemy już w dobrym kierunku? Tak. Tylko, że... W ekwipunku mamy coś do budowy. Mamy Feldstone, ale nie mamy wypadanego go. Wskazuję, że to jest Feldstone. Dobra, zajmijmy się tym budynkiem. Ale... odrzut jest. No nie, powiem, trochę mocny jest ten budynek. Ostatni to był mniejszy, jak strzelaliśmy. Znaczy się tak naprawdę na sojusznik strzelał. Ale ten trochę dał nam. 4 stone, no w sumie tyle nam wystarczy, żeby to zrobić. Więc... tutaj... i... tu. I coś tutaj jest ciekawego? Jest może ta beczka. Jest ta beczka. Au. I powiem szczerze... tutaj się zgubiłem nieco. Okej, okay, pytanie jest takie. Sojuszniku, co ty nie możesz przejść? Au! Nie powiem, trochę oberwałem. Poważnie. Dobra. Może swoje, ale jestem otruty. Okej. No naprawdę mój sojusznik nie może przejść. Już możesz? Okej. Teraz niszcz te drzwi, bo dosłownie mam mało życia, więc... możesz niszczyć te drzwi, a nie gonić żabę. Proszę. Okej. Okay. O, maście los. Jest zbyt dużo przejść, a my nie mamy rzeczy, żeby je wybudować. Zabrakło mi. No, żeby... to jest drewno. Możemy drewno. Okej. Okay. No naprawdę? Zapominam czasami. Dobra. Nie potrzebno nam załatwić go. O, sporo ich tutaj jest, nie powiem. Przejdźmy dookoła w takim razie. Możemy przejść dookoła. Serio. Nie mam drewna. Wiem, że musimy komuś rozwalić dom, ale to jest jedyna droga. Okej. Okay. Tutaj mamy tam mapę, ale zbytnio mnie to nie obchodzi. Ten muszkiet. Au. I gdzieś w pobliżu powinno już... powinniśmy być na miejscu prawie. Co to będzie? Co to będzie? Jakiś nowy przeciwnik czy coś takiego? Dużo żab jest koło niego.
Tak, to jest wielka rola. Dobra, ale dajcie mi chwilę. Okej, okay, już wróciłem. Co tam, że trochę dłużej co zajęło niż to wygląda, ale musiałem coś zrobić. Okej, okay, więc mamy tutaj wielką żabę. Nie zmutowaną żabę, tylko wielką żabę. I by się przydało ją... O, masz los, one wszystkie mnie atakują. Wiecie co? Najpierw pozbędę się tej reszty tych żab. Łącie. Ahaha. O. Nie powiem, trochę są mordercze te żaby. Może się uda. Au. Au. Dobra. Trzeba bardziej na poważnie z tym pójść. Skąd się pojawił ten kamień? Okej, okay. Chyba większość tych żab załatwiliśmy. Więc w spokoju możemy zeskanować tą żabkę. Jej. A teraz możemy ją zniszczyć. A nie, czas nam się skończył. Więc to może trochę nam przeszkodzić, nie powiem. Au. O, na szczęście to tylko to coś. Dobra, ale teraz musimy uciekać. Więc... O nie, nasz sojusznik został pokonany. Teraz zauważyłem. Dobra, przydałbyś się, tylko że przez przypadek nie trafiłem w ciebie. A pytanie jest takie, czy... Mogę tutaj jeszcze pozostać przez ten czas. O, trochę... Okej. Okay. Ja tylko muszę tylko pozostać kilka sekund, okej. Okay. Dzięki. A teraz uciekamy. Dlatego zajmijmy tym żabę. Podoba mi się, że nasza droga jest kompletnie taka strasznie długa przez to, że... że to było na samym końcu. Okej. Okay. No ale nie powiem, 800 punktów trochę dużo, ale chyba to są te punkty, które mieliśmy przy sobie, więc nie powiem, trochę słabo. Au. Au, dziękujemy, że pokazaliście coś na mapie. Tutaj... O! O, nie są niemili dla nas. Fajnie. Oj, oko. Dobra. Oko zostało załatwione i najważniejsze jest, żeby nam mostu nie zniszczyli. Bo jeżeli nam zniszczą most, to będzie słabo. Dobra, pytanie jest takie, bo my mamy badać to, tylko że się boję, że nasz sojusznik może trochę... O nie. O nie, tylko nie oko. Okej. Okay. Zniszczył to znowu. Ale ta beczka bardzo dużo daje nam. Okej, okay, przejście. Au. Ou, trochę słabo z życiem jest. Ale powinniśmy sobie poradzić. Ja w sumie możemy jeszcze pójść do tego gościa. Nie powinno być aż tak źle. No chyba, że nam się zrespi to i jakąś wielkie coś. Wielki ślimak nam się zrespił. O, nie powiem. Nie powiem, trochę źle jest. Dobra, przynajmniej ślimaka zeskanujemy. Wow, wow, wow.
Ale przydałoby się trochę uciec. Dwa ślimaki mamy. Wiecie co, może spróbuję pokonać tego ślimaka? Nie jest tak, że on jest jakiś mega szybki. Jej! Dobra, teraz trzeba uciekać. Bo kolejny ślimak jest. Ja nie powiem. Au, 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 au. Nie! Było tak blisko. Straciliśmy wszystkie swoje punkty? Tak. Super zakończenie odcinka. O, ślimaki są jeszcze zbyt dobre dla nas. Okej, okay, przynajmniej wiemy, co będzie nas atakować. A to się nazywa dokładnie... Chaos Devourer. W sumie byśmy mieli coś z tego, gdyby nie to, że nam mieliśmy pełny ekwipunek, ale teraz w ogóle mamy puste. Dobra, więc tyle było z tego odcinka. Widzimy się w kolejnym i zapewne się nam uda coś odblokować. No to, cześć!